Witam wszystkich w kolejną niedzielę na kolejnym nagraniu. Myślałem, że znowu mi się nie uda nic w tym tygodniu dodać, bo z uwagi na warunki atmosferyczne w dniu wczorajszym były niemałe problemy i z zasięgiem, i z prądem, ale jakoś na szybkości mam nadzieję, że coś ogarnę, żeby jak co tydzień jakiś filmik się na moim kanale pojawił. Dzisiaj chcę tak zacząć dosyć bardzo nietypowo, bo od pokazania ozdobnej rasy Belgów w mojej hodowli, ja to takich nazywam, którą mam dosyć od niedawna. Samice mogliście już zobaczyć w filmiku chyba 2 czy 3 tygodnie temu. Samice oczywiście olbrzyma belgijskiego w barwie szynszylowej czy szynszylowatej. Natomiast dzisiaj na wstępie będzie pokazany jej partner, z którym ma już maluchy, a więc samczyk, którego dostałem od pana Romka Sadowskiego. Samicę też zaraz przyniosę, pokażę, także będzie taki wstęp troszeczkę inny niż dotychczas. Natomiast nie przywiązuję jakichś tutaj większych nadziei, może to tak nazwijmy, do tego koloru. Bardziej to traktuję ich jako ozdobę. Większej ilości nie przewiduję, że będę hodował, tylko to jedno parę, żeby tam jakieś jeden czy dwa mioty w roku od nich pociągnąć, coś fajnego zobaczyć, tak wyszło dla odmiany kolorystycznej, poza tą szarością i czarnością i trochę żelazistości, no to taki dodatek kolorystyczny. Jeszcze jako ciekawostkę dodam, że ten oto tu prezentowany samiec został już ojcem nie tylko Belgów szynszylowatych, ale ja to takich przyśmiewczo nazywam także termondów szynszylowatych, gdyż została nim pokryta termondka, no i zostawiłem jej cztery małe szynszylki po tym samcu. Ciekawy jestem, co z tego wyrośnie. Natomiast co do tego samego królika, o nim można powiedzieć, jest to bardzo fajny samiec, taki masywny, zbity, na ładnej głowie, mocna budowa, jak widać fajna okrywa włosowa. Ale no, belgi szynszylowe, tak bardzo w tym temacie nie jestem zagłębiony w skali kraju, ale wydaje mi się, że też taką są niszową barwą, coś pomiędzy ilością ich, można powiedzieć, niebieskie i czarne, tak mi się wydaje, chociaż ostatnio jest boom na czarne, jak zauważyłem, coraz więcej osób ich hoduje, natomiast niebieskich jest tak nie za dużo, szynszylowe na wystawach się pojawiają, ale też nie są to jakieś naprawdę duże ilości, żółte to już są w ogóle totalno nisza, bo to bardzo mało osób hodują, ale nie są tak popularne, natomiast szynszylowe kiedyś tam na samym początku mojej przygody, takiej w miarę powolutku, na poważnie, jak zaczynałem z belgami, też mi się przewinęła jedna para, natomiast po tamtej parze się nic nie dochowałem. Teraz tak ruszyłem trochę z innego tematu, bo tam pan Jarek dał mi po Bogu chwale tą samicę, potem pan Roman dał mi samca do niej, no i taki jeden zestaw mam, więc na wstępie ten samiec, a zaraz przyniosę samiczkę. No i teraz ta samica wspominana. Przeglądałem te ich maluchy, bo już mają prawie 4 tygodnie. Świetnie się spisuje jako matka. Super jest wykarmione, ma to towarzystwo, bo ma 5 swoich oryginalnych szynszylowych małych i 2 szare podrzutki. W wieku właśnie niespełna 4 tygodni są naprawdę tak nabite króliki. Ona bardzo ładnie je karmi, bardzo dobra samica mleczna, jak się okazało, jest. W Bogu chwale była oceniona na 95,5 punktu. Natomiast te jej oryginalne maluchy są 3 samczyki i 2 samiczki. Także coś tam, jakaś ciągłość genetyczna pozostanie, myślę. Zobaczymy, co tam z nich zostawię, co sprzedam. Natomiast ona sama też fajna samica z lutego ubiegłego roku. No taki ładny królik, także ładnie się w parę ułożyły. Zobaczymy, co te małe z nich wyrośnie. To, co widzę teraz, to naprawdę takie są, to w wieku 4 tygodni to za wiele nie można powiedzieć, poza tym, czy tam są w normie wielkościowo, czy poniżej, natomiast one, bym powiedział, że nawet są powyżej normy tego wieku, ale takie masywne, widać po nich będą króliczki od początku, taki całokształt, są tam jakieś wychudzone takie i łóżki zaczynają im fajne rosnąć, także zobaczymy, cóż ta para zostawi. Tak myślę, może jeszcze z jeden miot od nich by pociągnął. Miałem już nic poza miotami rodzonymi w marcu nie cudować, ale może jeszcze na początek kwietnia tutaj zrobiłbym taki naprawdę wyjątek z tego względu, że żeby to samice, no nie wiem właśnie, jakie będą jej dalsze losy, pewnie wróci do pana Jarka.
Ale ja sobie może zostawię co zje dzieci, także takie sobie urozmaicenie wprowadzam w hodowli. Myślę nad tym, żeby trochę ograniczyć ilość żelazistych królików na poczet czarnych. Wiadomo, dominującą barwą będą szare, tu będzie na pewno 70%, może i nawet więcej. I myślę, tak reszta by była czarne, żelaziste, no by były u mnie w hodowli, tak myślę, wydaje do takiego totalnego minimum sprowadzone, tam tylko zostawić jedno czy dwie samice z tych moich pierwszych ciężkich linii, no i coś tych szyszyli. Myślę nad tymi żelazistymi z tego względu je troszkę zmniejszyć, gdyż nie chcę ich mieszać bardzo z szarymi, a one w mieszaniu z szarymi wychodzą na takiej najlepszej barwie. Natomiast szkoda mi tych szarych tutaj, brzydko mówiąc, paskudzić do nich. Jak się miesza żelaziste z czarnymi, wychodzą albo za ciemne żelaziste, to już któreś mioty mam w tym roku, tak? Że albo idą za ciemne żelaziste, albo idą czarne z lekko przyprószonymi bokami na żelaziste. I to jest wtedy, no, brzydko mówiąc, jako odpad, bo na wystawę tego nie wezmę, bo nie będzie oceniony, jak ma czarny, żelaziste włosy. Genetycznie niby jest czarny, ale też coś tam sypnie żelazistego. Dlatego tak docelowo myślę zrobić to czarne na czarne w czystości, szare na szare, coś tych szynszyli. Jak się trafią, może jakieś te pojedynki żelazista i na tym teraz bazować. I teraz coś trochę szarości, czyli dominującej rasy, tak jak wcześniej wspominałem. Piękna okrywa, to jest samiczka z 6 października o numerze 10126. Można sobie zerknąć na Facebooku, była dodawana jako malutka, żeby zobaczyć, że faktycznie jest z tego miesiąca, jakiego jest, gdyż no, ona imponuje wielkością. Jak na tak młodego królika, już pięknie wyrośnięta, super okrywa. Również zapraszam, jak już tu wspomniałem o Facebooku, żeby osoby, które tutaj śledzą mój kanał na YouTube na bieżący, też sobie zerknęły od czasu do czasu na mojego Facebooka. Można go znaleźć pod taką samą nazwą, czy wpisując moje imię, nazwisko, czy numer hodowli, gdyż tam dodaję częściej zdjęcia, więcej królików widać i można sobie to konfrontować, moje słowa wypowiadane na filmikach ze zdjęciami z Facebooka, bo tam są pokazywane króliki w różnych etapach wieku. Mówię to z tego względu, że no, w tym roku naprawdę dużo mam królików wybitnie wyrośniętych. Nie chcę ich wkładać na wagę, bo po prostu mają takie wagi, że zaraz będę tutaj się spotykał znowu, jak co roku, z falą hejtu, że zawyżam wagę, o różne cudawianki. Więc tylko mówię, że są bardzo wyrośnięte, musicie mi uwierzyć na słowo. Mówię daty urodzeń, co sobie można sprawdzić, że są autentyczne. Natomiast ta samiczka tutaj prezentowana, jest ona po samcu od Pawła Krawczyka, tym oto tutaj, z linii samicy Herberta Hena i samcu od Pawła. Jest to samiec o numerze 11-1-5, dobrze pamiętam? Albo 1-11-15, o tak. Drugie ucho jest B784, matka jej to moja samica z linii też samca od Pawła Krawczyka, tak zwanego stepera. I ta samica była o numerze 11-0-200. Mam dwie takie oto samiczki, jak tu widać, ale najfajniejszą mają to budowę. Mega szerokie króliki od początku, zady, łopatki, no i ta okrywa włosowa. Przypomnę, że to jest królik 6 albo 8 październik, ale bardziej bym stawiał, że to był 6, więc 4 miesiące. Tak wygląda samiczka. Zaraz może jeszcze wyjmę jakiegoś samczyka z listopada. Tamte to już w ogóle są w mega wagach, jak na jeszcze miesiąc młodsze króliki, ale no, dlatego mówiłem, fajnie, fajnie te niektóre mioty mi się układają, zwłaszcza jak im zdrowie dopisuję od samego początku. No i ten wspominany samczyk z początku listopada, również to jest kapitalna okrywa. Jego ojciec był pokazywany też tutaj właśnie na YouTube, na takim bardzo krótkim nagraniu. Był to samczyk o numerze, jeżeli, żebym nie przekręcił, tylko 11-0-181. Czyli jego ojciec to jest bezpośrednio rodzony brat matki tej wcześniej pokazywanej samiczki. Matka natomiast tego samca tutaj widniejącego na
na tym stoliku. To jest samica numer 90174, więc po tej mojej starej, największej samicy 12922, która to jest właśnie ta samica, ta 22 jest matką wicechempiona, więc to też jest w tym samczyku tutaj linia i gen tych samych królików co mojego wicechempiona. I tak jak mówiłem właśnie, to są króliki troszkę ponad, no 3,5 miesiąca powiedzmy. Ale o, od samego początku to co widać, mega okrywa. To okrywa to poszła w ojca. Tak właśnie chciałem, żeby wyskoczyły geny tego włosa i się udało. Ale też mają kapitalne łapy. Może nie zaskoczy. Mimo tego młodego wieku, mega grube łapy i bardzo fajne głowy. Jeden właśnie z tych z braci, bo mam ich czterech. Wczoraj pojechał z panem Romanem Sadowskim, bo akurat miałem odwiedziny tutaj znajomych z Podlasia, których serdecznie pozdrawiam, jak zawsze zresztą. Pojechał do pana Romana, więc niech tam dobrze mu służy. U mnie zostało trzech braci. No i tak właśnie one oto się prezentują. Myślę, że na dzisiaj to będzie wszystko. Nie chcę zanudzać, nie chcę przedłużać, żeby było co pokazywać na kolejnych cotygodniowych materiałach. Więc jak zawsze dziękuję wszystkim za oglądanie, komentowanie, dawanie łapek w górę. Tak jak mówiłem wcześniej, zapraszam też na Facebooka, żeby tam podglądać na bieżący, co dodaję. No i życzę wszystkim miłej niedzieli i miłego tygodnia. Pozdrawiam.